Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, dziękując za to zaproszenie, chciałem także podziękować za umożliwienie przesunięcia wykładu ze względu na to, że boję się, iż mogę nie zdążyć wrócić na Śląsk, a muszę dzisiaj o godzinie 17 już być w pociągu. Właściwie padło tutaj dzisiaj bardzo dużo informacji dotyczących tego, jaka jest rola także fizjoterapeutów w procesie usprawniania pacjentów po alloplastyce. Powstaje też pytanie, czy fizjoterapeuta może coś zrobić więcej poza tym, co jest jemu przypisane tak bezwzględnie i z czym zarówno literatura, jak i w powszechnej opinii publicznej nie dyskutuje się, czyli poprawą jakości życia poprzez poprawę funkcji, wzorców ruchowych i tak dalej. Otóż czy istnieją możliwości inne, na które może wpływać fizjoterapeuta? Oczywiście pierwszą informacją, którą spotykamy się po wykonaniu zabiegu, takiego obszernego zabiegu i ciężkiego zabiegu dla pacjenta, jakim jest alloplastyka, jest oczywiście ból, ciekawy wykład pani profesor. Ja chciałbym się z Państwem podzielić również informacjami na temat projektów badawczych, które realizowaliśmy, w jaki sposób fizykalne metody drenażu limfatycznego, a właściwie nawet rzekłbym fizykalne metody stymulacji mikrokrążenia, mogą także wspierać procesy niwelowania bólu mięśniowego, ale także w jaki sposób mogą poprawiać jakość gojącej się tkanki, ponieważ uważam, iż proces gojenia się tkanki i jakość tej gojącej się tkanki po tak intensywnym zabiegu ma ogromne znaczenie co do późniejszej funkcji tego pacjenta. Nazwa, o której mówię, tej metody, którą się posługują fizjoterapeuci, nie jest już metodą nową. Może fizykalne metody są nowe, natomiast koncepcja terapii leczenia obrzęków, trudno gojących się ran przy zastosowaniu stymulacji mikrokrążenia jako mechanoceptywnego drażnienia tkanki podskórnej jest już dość mocno znana w literaturze, a swoje początki ma w badaniach pana Emila Wodera, natomiast za twórcę takiego naukowego podłoża koncepcji stymulacji mikrokrążenia uznaje się pana doktora Azdonga. Oczywiście to nie jedna osoba, bo tam i rodzina profesora Feldiego miała swój udział, profesor Kunkę, Uniwersytet Freiburgu, Uniwersytet w Bazylei. Natomiast w latach 70. oni stworzyli taką koncepcję, która weszła już do kanonu lecznictwa pacjentów, którzy doświadczają różnego rodzaju obrzęków i znana jest pod nazwą koncepcji terapii leczenia obrzęków, koncepcji terapii przeciwzastoinowej, różne formy i nazwy możemy spotkać. Ja w 2006-2007 roku, mając okazję stażować w tej klinice, poznałem właśnie metodę głębokiej oscylacji, o której chcę dzisiaj Państwu powiedzieć i nawet nie wiedziałem, że ta metoda Deep Oscillation funkcjonuje już na rynku polskim i pewne działania dotyczące sprzedaży i wykorzystywania tego urządzenia były już w naszym kraju. No, zakupiłem to urządzenie i od 15 lat z powodzeniem stosujemy je we własnej praktyce klinicznej, ale także zrobiliśmy kilka badań właśnie z wykorzystaniem tego urządzenia. Oczywiście nie będę mówił Państwu o endotelium, bo to trywializm mówić to tutaj, ale rzecz jest oczywiście bardzo ważna i jakby rola endotelium i w jaki sposób stymulowanie endotelium może mieć znaczenie dla procesów się gojenia się tkanek jest bardzo ważna, ze względu szczególnie takich, iż w ostatnich 30 latach bardzo dużo praw fizjologicznych dotyczących funkcji stymulacji układu limfatycznego i roli układu limfatycznego uległo pewnym modyfikacjom. Dzisiaj na przykład taka prosta informacja, że dzisiaj już taka typowa reguła Starlinga rządząca prawami ciśnienia w obszarze kapilary tętniczo-żylno-limfatycznej nie jest już taka, jak kiedyś wszyscy się uczyliśmy. Nazywamy to rewizyjnym modelem reguły Starlinga, ale tak podsumowując, to jakby w procesach reabsorpcji zwrotnej i filtracji w obszarze mikrokrążenia rola endotelium limfatycznego znacznie wzrosła, niż wcześniej o tym sądzono. Oczywiście dzięki nowatorskim narzędziom badawczym jest to możliwe. Jak i dlaczego możemy stymulować pracę układu limfatycznego? Układ limfatyczny, szczególnie już teraz rozpatrujemy limfangion,
to przestrzeń między dwoma zastawkami, która ma zdolność samokurczenia się, ma bardzo ogromne możliwości zwiększenia swojego potencjału czynnościowego. A tenże potencjał czynnościowy wpływa bezpośrednio na to, co dzieje się w obszarze kapilary limfatycznej. Czyli im lepiej pracuje układ limfatyczny poprzez skurcze limfangionu, tym procesy reabsorpcji i filtracji odbywające się na poziomie endotelium są po prostu dla organizmu korzystniejsze. Tutaj Państwu prezentuję, a badania oczywiście pokazują, że tempo i częstotliwość pracy skurczowa układu limfatycznego ulega po prostu zwiększeniu. To są prezentowane przeze mnie informacje dotyczące tych najnowszych badań i rewizyjnej reguły modelu Starlinga dotyczące wzrostu endotelium limfatycznego, znaczenia i roli endotelium limfatycznego w procesach zwrotnej reabsorpcji. Doktor Asdong dokonał moim zdaniem bardzo prostego, przejrzystego podziału obrzęków, z którymi się fizjoterapeuta w procesie terapii z pacjentem może spotkać, który bardzo ułatwia precyzyjny dobór metod specjalnych pracy z tym pacjentem. W kontekście tej konferencji powinniśmy przede wszystkim mówić o tym, co jest związane z tym, co on nazywał eksudatem, czyli obrzękiem z tak zwanym zawartością, z dużą zawartością białek, w którym układ naczyniowy jest uszkodzony w sposób naturalny, w jakiś sposób. Oczywiście to, co powoduje uszkodzenie, może być czynnikami różnymi, natomiast generalnie nie ma uszkodzenia układu limfatycznego, on jest relatywnie tylko niewydolny. Najtrudniejsze w leczeniu są oczywiście obrzęki limfatyczne. Te wykazują oczywiście uszkodzenie trwałe układu limfatycznego. Raczej nie spotkałem w literaturze naukowej jakichś doniesień bardzo intensywnych opisujących powikłanie w postaci obrzęku limfatycznego po zabiegach alloplastyki stawu biodrowego. Ja się z takimi powikłaniami w literaturze naukowej nie spotkałem, może w części dyskusyjnej Państwo znajdziecie jakieś informacje, w których rzeczywiście po takich zabiegach pojawia się obrzęk limfatyczny. Wobec powyższego on tak z tytułu tej konferencji nie jest tak istotny dla nas klinicznie. Co to są te metody stymulacji fizykalnej mikrokrążenia? No to myśmy analizowali w projektach badawczych we współpracy z Akademią Wychowania Fizycznego w Katowicach wpływ przede wszystkim metod manualnych, ale chcieliśmy zobaczyć, czy fizykalne metody w postaci metody, która się nazywa body flow, metody, która jest opracowana i dedykowana dla stymulacji mięśni gładkich, czyli elektrostymulacja mięśni gładkich, no i deep oscillation przede wszystkim, czyli metoda, która generuje w sobie niewielkie zmienne pole elektrostatyczne, które wywołuje niewielkie drgania na bazie mikroprądów o potencjałach dużo niższych niż potencjały związane z polaryzacją chociażby błony komórkowej, a wywołuje bardzo intensywne zjawiska, między innymi także i drgania. Ale nie o samo mechaniczne drganie tutaj chodzi, bo byłoby to oczywiście zbyt proste. Opowiedziałem Państwu i powiedziałem, że w mojej ocenie bardzo ważnym elementem tak zwanej wczesnej pooperacyjnej fizjoterapii jest to, żeby fizjoterapeuta także zadbał o jakość gojącej się tkanki. Doskonale wiemy, że to, co wydarzy się w pierwszych 6 tygodniach gojenia się tkanki, różnie podaje literatura, czasami 8, będzie warunkowało jakość zachowania się tkanki ścięgnisto-mięśniowej w kolejnych etapach funkcji, budowania funkcji pacjenta. Wobec powyższego czasami się mówi też o tym, i tak też często ja to spotykałem w środowisku lekarskim, we współpracy ze środowiskiem lekarskim, że dobra, to może lepiej nie ruszajmy, niech się to goi po swojemu na razie, a dopiero potem wejdźmy może z intensywniejszą fizjoterapią właśnie po to, żeby nie doprowadzić do na przykład nadbudowy tkankowej, która może doprowadzić do zwiększonych odczynów zlepnych. I to jest troszkę prawda, ponieważ trzeba umieć dobrać odpowiedni bodziec, który to bodziec będzie jednocześnie bodźcem stymulującym efekt piezoelektryczny, ale nie na tak silny i intensywny, bowiem nadintensywny bodziec mechanoceptywny, ale także każdy inny bodziec może doprowadzić do na przykład przebudowania się blizny zbyt intensywnej i zbyt dużych oczywiście odczynów zlepnych. O tym za chwilę wspomnę. O Boże, przepraszam, coś nacisnąłem. Staram się spieszyć, przepraszam, żeby zdążyć. Oczywiście, a więc chodzi nam o to, żeby przejście fazy zapalnej do proliferacji i przebudowy przebiegało w jak najkorzystniejszych warunkach dla gojących się tkanek. Dzięki, między innymi dzięki stymulacji mikrokrążenia się to uważam winno odbywać.
Badania pokazują, że w wyniku zastosowania tychże fizykalnych metod stymulacji mikrokrążenia, szczególnie metody Deep Oscillation, następuje regulacja stężenia enzymów proteolitycznych, które pozostają w humoralnym sprzężeniu zwrotnym z aktywnością macierzy zewnątrzkomórkowej. A więc bardzo często przedłużający się proces gojenia się tkanek, szczególnie w procesach przewlekłych ran, ja to obserwowałem bardzo często przy zaburzeniach mikroangiopatycznych z wykorzystywaniem głębokiej oscylacji leczenia np. stopy cukrzycowej, tam trudno gojących się ran. Rzeczywiście ten proces jest ułatwiony, a badania na szczurach, za chwilę je pokażę, też to potwierdzają. Czynnik i obniżenie stężenia cytokin prozapalnych, to też jest to też jest podane w literaturze naukowej, jeśli chodzi o działanie szczególnie Deep Oscillation, a pani profesor wspominała państwu, że przecież różne rodzaje bólu, także bólu mięśniowego, mają różny charakter i jest też ten charakter zapalny, więc jest to dobra metoda wspierająca leczenie procesu bólowego przebiegającego z procesem zapalnym. No i ten oczywiście słynny efekt piezoelektryczny, o którym no, w fizjoterapii generalnie jak tylko nie spojrzeć od prawa do lewa, od mechanoceptywnych metod po metody fizykalne, jest on oczywiście mocno wykorzystywany. I od kiedy oczywiście odkryto również i potwierdzono strukturę kryształu i odkształcania i tworzenia się zmienności ładunków poprzez odkształcanie także kolagenu. Najnowsze badania przecież są skierowane w ostatnich 30 latach także nad piezoelektrycznością nawet struktury kostnej. Powierzchnia struktury kostnej 380 do 420 metrów kwadratowych struktury beleczkowej, która ma, no niestety badania nie są w stanie na dzień dzisiejszy być przeprowadzone, mamy do czynienia z nanocząsteczkami. Natomiast wszyscy, którzy prowadzą te badania, pokazują, że można je transferować na strukturę beleczkową kości. A to tworzy oczywiście bardzo ważne środowisko i ogromne środowisko wymiany substancji pomiędzy środowiskiem i fizjologią i światem mineralnym kości, a światem jego biologicznym, zachowując odpowiednią równowagę. Tak zwane prądy kostne, bo czasami w literaturze naukowej możemy spotkać, oczywiście związane są przede wszystkim z wiązaniami kolagenu i hydroksyapatytu. Czy i jak się to będzie dalej rozwijało, nie wiemy. Natomiast metody badań pokazują, że rzeczywiście wysiłek fizyczny, stymulacje układu kostnego, odpowiednie obciążenia, generowanie odpowiednich obciążeń bardzo znacząco wpływa na te wiązania. Innymi słowy, struktura kostna przez stymulację jej, poprzez na przykład odpowiedni wysiłek fizyczny, ale także właśnie metody fizykalne, okazuje się mieć silniejsze wiązania jonowe pomiędzy apatytem a kolagenem. Jeżeli tego nie ma, dochodzi do rozluźnienia struktury kostnej, jej osłabienia i innych z tego tytułu związanych dysfunkcji. No i rzeczony przeze mnie odczyn zlepny. Odczyn zlepny w tkankach jest no, nieodzowny i gdy terapeuta, fizjoterapeuta posługując się różnymi metodami, czy to powięziowymi, czy technikami głębokimi, czy będzie wykonywał stymulację mikrokrążenia, może w którymś momencie doprowadzić do sytuacji, w której będzie na przykład nadaktywny proces zapalny i dojdzie do adhezji tkankowej. Ta adhezja tkankowa będzie warunkowała później zaburzenie funkcji. Trzeba umieć dostosować ten bodziec i wydaje mi się, to nie jest, ja tego nie jestem, nie udowodniłem naukowo, nie mam takich narzędzi, żeby to udowodnić naukowo, natomiast z moich obserwacji klinicznych wynika jedna rzecz, że kiedy we wczesnej fazie pooperacyjnej stosujemy głęboką oscylację jako metodę stymulacji mikrokrążenia z jednoczesną stymulacją efektu piezoelektrycznego, powrót funkcji pacjenta i te konsekwencje odczynu zlepnego są dużo mniejsze. Ten odczyn zlepny przecież także możemy obserwować w procesach biofeedbacku w USG. Oczywiście odczyny zlepne też są różne i zupełnie inaczej one będą przebiegały dla ścięgien, które mają bardzo długie, znaczy dla mięśni, które mają bardzo długie ścięgna, inaczej gdzie mamy budowę ścięgnistą dużo mniejsze, inaczej gdzie mamy do czynienia na przykład z ścięgnem kaletkowym i kaletką, a inaczej z pochewką. To są rzeczy bardzo ważne, ale wszędzie tam ta stymulacja mikrokrążenia wydaje się być oczywiście bardzo istotna. Była mowa o bólu i oczywiście myśmy ten ból badali jako ból mięśniowy. Badaliśmy go na stuosobowej grupie z wykorzystywaniem algezymetru i zaraz Państwu przedstawię, jak
fizykalne metody stymulacji mikrokrążenia wpływały na zmniejszenie się doświadczeń bólowych. Oczywiście rozmawiamy o bólu mięśniowym. Istnieją oczywiście dwie hipotezy, które są jakby potwierdzone, czyli hipoteza Wola-Malczaka i rozwinięta, jeśli chodzi o działanie na wrogach tylnych rdzenia kręgowego. To jest zawsze powtarzana teoria dotycząca przeciwbólowego mechanizmu działania metod fizykalnych, ale właśnie również metoda związana z aktywnością humoralną i komórkową układu immunologicznego. Można by rzec i powiedzieć, że w pierwszym etapie gojenia się tkanek ta odpowiedź zapalna, która jest dla nas, jakby dla organizmu konieczna, potrzebna, także fizjoterapeuta też powinien to zrozumieć i wiedzieć, że proces zapalny nie jest w pierwszym etapie gojenia się tkanką złem, jest konieczny. Musi wiedzieć, jak z tym procesem zapalnym się obsługiwać, tak najzwyczajniej w świecie, czyli co czynić, żeby nie doprowadzić do nadaktywności procesu zapalnego albo do przedłużenia się procesu gojenia się ran. No a jednocześnie badania pokazują, iż na skutek działania metody, szczególnie Deep Oscillation, aktywność enzymów cytokin prozapalnych ulega zmniejszeniu. Przypisuje się temu też nie tylko efekt typowego działania stymulacyjnego mikrokrążenia jako wypłukiwania, ale również właśnie związany z efektem fizycznym przesunięcia ładunków. Siła mięśniowa. No, siła mięśniowa jest kolejnym czynnikiem, który jest ważny w procesie fizjoterapii u pacjentów po aloplastyce. Powrót siły mięśniowej i szukanie wszystkich źródeł i radiacji tego mięśnia jest bardzo ważne, czy też grup mięśniowych, bym powiedział. No i teraz znowu, to po co tutaj teraz mówić o metodach fizykalnych i co one mają do tego, jak one mogą wpływać na zjawisko siły mięśniowej? Otóż ja uważam, że one pozostają w sprzężeniu z napięciem mięśniowym, a napięcie mięśniowe oczywiście tutaj jest kwestia dyskusyjna, czy napięcie mięśniowe i tonus mięśniowy będzie warunkowany bardziej od strony aktywności układu nerwowego, czy odwrotnie, czy drogą odruchową receptoralną od strony endotelium. To jest pewnie spór nie do rozstrzygnięcia, natomiast fizjoterapeuta winien, uważam, taką metodę również brać pod uwagę w procesie usprawniania pacjenta. Drugim elementem wpływu na siłę mięśniową jest to, że oczywiście raczej rzadko się zdarza, byśmy przećwiczyli, przetrenowali pacjenta po aloplastyce stawu. Raczej się to nie powinno zdarzyć. Ból jest tym czynnikiem, który będzie bardzo szybko nas przed tym informował, ale mogą się takie sytuacje zdarzyć. Wobec powyższego fizykalne metody drenażu limfatycznego są metodami, które są metodami bardzo dobrymi metodami restytucyjnymi, a efekt tak zwanego 20-minutowego efektu restytucyjnego, o którym za chwileczkę pokażę, się wydaje bardzo korzystny. Okej, zdolność generowania mocy mięśniowej jest zależna od bardzo wielu czynników, to sobie już darujemy, żebym nie przedłużał. Wspomniałem Państwu o napięciu mięśniowym, o tym, że uważam, że to jest rzecz, która... Aha, no to chciałem powiedzieć. Otóż napięcie mięśniowe to przecież nie tylko stymulacja układu nerwowego i funkcja układu nerwowego. W literaturze naukowej mamy mnóstwo doniesień i podziału na... Właśnie mnie... O, może tak, przepraszam. Mi osobiście najbardziej podoba się koncepcja patrzenia na strukturę mięśnia, którą zaprezentował Zbigniew Czyrny. On twierdzi, że mięsień to jest histologicznie rozlaminowane ścięgno. Właściwie możemy powiedzieć, że gdzieś się kończy mięsień, ale nigdzie się nie kończy tkanka łączna, czyli ścięgno. A więc ta struktura bierna, bo jeżeli rozmawiamy o miocytach, jeżeli rozmawiamy o aktywnym i kurczliwym białku, to mówimy o części kurczliwej. Ale przecież w procesach po na przykład alloplastyce szalenie również istotne są i szczególnie istotne są te elementy bierne. Już nie mówię o torebce stawowej, ale bardziej chodzi mi właśnie o funkcję i rozumienie tego, co może dziać się z endomysium i permysium, czyli omięstą śródmięsną, która jest tkanką łączną, a na którą również powinniśmy umieć oddziaływać, bo to jest ten element bierny, wpływający na napięcie mięśniowe, wyrażający jego lepkość, sprężystość, czyli czynniki fizyczne układu ścięgnisto-mięśniowego. To już powiedziałem. To
To też jest oczywiste, że optymalne napięcie będzie determinowało prawidłową pracę mięśni, ale również będzie dobrym czynnikiem profilaktyki urazu sportowego. I oczywiście również obciążenia treningowe, wysiłek fizyczny generuje również w nas zmiany markerów, różnego rodzaju markerów zmęczenia mięśniowego. Myśmy przebadali kinazę kreatynową i dehydrogenazę mleczanową. Oczywiście tych markerów jest bardzo wiele i może już przejdę, bo widzę, że 3 minuty mi zostało. Ja bardzo w takim telegraficznym skrócie, Państwo możecie się zapoznać z doniesieniami. Przebadaliśmy 100-osobową grupę. I tą 100-osobową grupę zmęczyliśmy mięśniowo, wywołaliśmy w tej grupie DOMS-a. I przez 3 dni wykonywaliśmy na tej grupie z różnego rodzaju metody stymulacji przez body flow, przez manualny drenaż limfatyczny oraz przez deep oscillation. No i oczywiście była grupa placebo. Porównywaliśmy, co dzieje się w poszczególnych wskaźnikach przez te 3 dni. I tak już tylko, żeby przepraszam, że tak przewinę, próg bólu, siła mięśniowa była badana dynamometrem, próg bólu był badany algezymetrem, miotonometrem, sprężystość tkanki badaliśmy, a więc to nie są jakieś opisowe skale, tylko narzędzia pomiarowe. No i oczywiście badaliśmy aktywność mleczanów i mleczanów i kinazy kreatynowej. Podsumowując tak w skrócie, najintensywniejszy efekt działania stymulacji mikrokrążenia na uszkodzony, zmęczony, można powiedzieć poraniony mięsień pojawił się w momencie tak zwanego natychmiastowego efektu terapeutycznego, czyli największe różnice i korelacje istotne statystycznie pojawiły się, kiedy był on stosowany właśnie natychmiast po. Im dalej w czasie, tym różnice były mniejsze, ale były wyrażone pomiędzy grupą placebo do samego końca. Najważniejsza rzecz, metoda deep oscillation nie wykazała aż takich dużych istotności statystycznych pomiędzy poszczególnymi innymi metodami, ale jednak w poszczególnych tych elementach dominowała. No i tu jeszcze przykłady badań, czyli badania na przykład leczenia rany na szczurach, aktywności enzymów proteolitycznych. Ja tylko jeszcze 2 zdania o obrzęku limfatycznym, który... Minuta, panie profesorze. To nie jest powikłanie, z którym się będziecie Państwo spotykać, tak jak powiedziałem, po aloplastyce, ale to jest powikłanie, które w gabinecie ortopedy i gabinecie fizjoterapeuty, ten objaw chorobowy, bo to jest objaw, z bardzo wielu jednostek chorobowych będzie bardzo często występował. A w Niemczech badania pokazują, że obrzęk limfatyczny jest jednym z najbardziej dominujących jednostek chorobowych. Oczywiście sedentaryjny tryb życia, żywienie możemy wymieniać. Tu są przykłady, jak można leczyć. Natomiast chcę Państwu tylko zasugerować. Objaw Stemmera. Proszę Państwa, jak będziecie widzieli, że pacjent ma takie zwłoknienie na paliczkach, to jest już to na pewno obrzęk limfatyczny nieodwracalny. To nie oznacza, że nie należy go leczyć. I kilka przykładów. To jest siatka z jastrzębskiego węgla. Tutaj jest taki pacjent, który miał stosowaną metodę deep oscillation z bandażowaniem, z kompleksową terapią obrzęków po obszernym urazie. Tu jest stopa cukrzycowa. Tutaj mamy bardzo ciężki przypadek pacjenta ze stopą cukrzycową. Tu niewyraźne zdjęcie, to moja bratowa po przeszczepie płata skórnego w wyniku amputacji. To są pacjenci po radioterapii z odczynami, kolejne zabiegi poamputacyjne. Przykład dziewczynki, która przyszła do mnie z obrzękiem idiopatycznym, limfatycznym i w wyniku zastosowania terapii, jak dzisiaj wygląda. Oczywiście te elementy kompleksowej terapii obrzęku nie jestem w stanie tutaj wymieniać. I na koniec tylko jeszcze jedna rzecz do fizjoterapeutów. Bardzo bym chciał, choć sam kilka projektów badawczych zrobiłem i napisałem trochę artykułów dotyczących kinezjotapingu, to ja bym bardzo prosił, żebyście Państwo, mówię teraz do grupy fizjoterapeutów, zerwali z mitem stosowania kinezjotapingu jako kinezjotapingu limfatycznego, który jest skuteczny w leczeniu obrzęków limfatycznych. To jest absolutnie nieskuteczne. Jest to skuteczne oczywiście i można to zastosować jako metodę na przykład wczesnej interwencji po alloplastyce stawu przy zabezpieczeniu odpowiednim rany. Natomiast absolutnie nie będzie to działało na zwłókniałą tkankę. Można by tutaj zrobić dodatkowe wykłady. Profesor Olszewski się zawsze o to wkurza i w sumie ma rację. Doktor Azdong też nie uznawał, że to jest metoda, która jest skuteczna, tu czy potrzeba po prostu dobrej kompresji. Prawie zdążyłem, dziękuję uprzejmie. Bardzo dziękujemy panu doktorowi.